nadzieję celne spuentowanie zwolenników, przeciwników patriotyzmu gospodarczego. Może na wstępie przywitam przez Państwa. Cieszę się, że tak licznie odwiedziliście dzisiaj salę. Dziękuję także organizatorom. Może na wstępie odniosę się do innej wypowiedzi przedmówcy. Znaczy, ciężko powiedzieć, żeby te skrajne przypadki patriotyzmu gospodarczego były patriotyzmem gospodarczym. To jest szowinizm bardziej gospodarczy, a nie patriotyzm, ponieważ każdy rozsądny konsument wie, że jeżeli ma do wyboru telewizor Elemis z lat 90. i za podobne pieniądze, jakby miał jakiegoś nowego Samsunga dużego, no to wybierze Samsunga. Nie ma co popadać tutaj w jakieś absurdy. Natomiast ja jako przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników uważam, że bardziej trafna byłaby tutaj definicja będąca poniekąd synonimem patriotyzmu gospodarczego, czyli właśnie patriotyzm konsumencki. Tak jak koleżanka Anna tutaj wspomniała, jest to świadomy wybór przez konsumentów produktów, usług polskich, o ich parametry, właściwości, charakterystyka nie odbiega w znaczący sposób od produktów czy usług zagranicznych, albo je nawet przewyższa. Ja tutaj nie chciałbym pójść na taki grząski grunt pod tytułem interwencjonizm, pod tytułem wszelkie zabiegi rządu, aby poprawić sytuację, bo polscy przedsiębiorcy tego nie potrzebują, ani rolnicy. Polscy przedsiębiorcy potrzebują po prostu jasnego, prostego prawa, prostych zasad konkurencji i uczciwych zasad konkurencji. To wcale jest takie oczywiste. Ja może przypomnę, że funkcjonowała, zdaje się, przez 20 lat w Polsce fabryka Fiata, która ani grosza nie wprowadziła podatku dochodowego, bo miała taką możliwość, bo rząd później zaczął przymykać na to oczy. No, czy taka konkurencja jest uczciwa? No, moim zdaniem jak najbardziej nie. Tak więc, doprecyzowując, co daje nam patriotyzm konsumencki, w jakiej postaci najlepiej, jakby on się objawia? Ja uważam, że taki patriotyzm konsumencki najlepiej widać na przykład na bazarach. Może nie w Warszawie, bo jest teraz moda na produkty ekologiczne, to ceny są wyblindowane. Natomiast jeżeli ja idę do lokalnego chłopa, do lokalnego rolnika i kupuję sobie tam rzodkieweczkę, czosnek, kupuję bezpośrednio, bez pośredników, kupuję bez przeważnie kosztów opakowania, czyli od razu i środowisko jest zdrowsze, i drzewka rosną, i rolnik jest bogatszy, a my jesteśmy zadowoleni w tym momencie. Nie trzeba iść do supermarketu, nie trzeba kupować chińskiego czosnku, nie trzeba płacić 10 hurtowni czy komuś tam jeszcze innym. Tak więc taki lokalny patriotyzm, taki patriotyzm konsumencki, na przykład w stosunkach z rolnikiem, jest jak najbardziej wskazany. Ja ostatnio byłem na przykład pod Siedlcami, odwiedziłem sobie lokalnego rzeźnika, kupiłem tanio mięsko, byłem bardzo zadowolony, rzeźnik również. Podejrzewam, że już jakieś inwestycje poczynia, bo jest znany w okolicy. I to jest właśnie esencja tego patriotyzmu konsumenckiego. Nie trzeba naprawdę tutaj szukać skrajnych przykładów. Nie trzeba tutaj mówić o tym, że ktoś idzie do sklepu i szuka kurczowo polskiego produktu, bo niestety no, polski przemysł jest po wijakach. Nie mamy możliwości zakupu polskiego samochodu, chyba że będziemy czekali na syrenkę z Kutna, która nie wiadomo kiedy się pojawi. Tak więc nie popadajmy tutaj jakąś paranoję, nie prowadźmy takiej narracji absurdalnej. Cóż więcej można powiedzieć? No właśnie, dlaczego prowadzi ten patriotyzm konsumencki? Tutaj wpisałem sobie kilka punktów. Przede wszystkim do akumulacji kapitału, który nasz kraj po 26 latach od początku transformacji jest ubogi. Poprawieniem bilansu płatniczego bieżącego, a w konsekwencji zwiększeniem rezerw walutowych w naszym kraju. Większymi korzyściami fiskalnymi z dóbr wyprodukowanych w kraju. Chyba nie mam wątpliwości, że tak jest. No i w końcu wypisałem sobie tutaj budowanie bliższych więzi relacji między konsumentem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca lepiej zna nasze potrzeby i my wiemy, od kogo to przede wszystkim kupujemy i mamy prostą drogę do reklamowania w razie czego tych produktów. Tak więc ja zachęcam, żeby kierować się zdrowym rozsądkiem, żeby wybierać te produkty, które są polskie, te, które są naprawdę konkurencyjne, bo to nie jest tak, że polski produkt jest a priori gorszy od zagranicznego. I myślę, że ta świadomość jest także o tyle ważna, że na przykład, jeżeli chodzi o rynek wód gazowanych, niegazowanych, mamy przecież spółdzielnie, mamy uczelniankę, po co kupować Nestle Aquarel, po co dotować ten wielki przemysł, skoro możemy rozwijać polskie miejsca pracy, naprawdę bez w zasadzie żadnych szkód,
Także bez uszczerbku przeważnie finansowego pomiędzy produktami zagranicznymi a polskimi. Ja zachęcam Państwa, żeby tutaj zadawać na bieżąco pytania, bo widzę, że trochę czasu pozostało. Ja mogę na bieżąco oczywiście wymyślać, natomiast myślę, że wszystko to, co najważniejsze, już powiedziałem. Jeżeli coś jest niejasne, no to ten może kolega Karol, tak widzę, że kurczowo coś ten, nie? Nie wiem, czy można w takim razie... Oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję w takim razie. Dziękuję za zwięzłą wypowiedź.